Mam na imię Jakub, jestem nauczycielem w gimnazjum w małej miejscowości, która ma taką góralską nazwę Murowana Goślina. Prowadzę tam zajęcia z etyki, z języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie. Oprócz tego jestem liderem koła wielokulturowego, które zrzesza uczniów gimnazjum, ale także absolwentów, którzy nie mogą rozstać się z przestrzenią szkoły i przestrzenią, która dzieje się wokół tego, co wymyślimy wspólnie razem. Działamy na terenie miasta i gminy 15-tysięcznej. Zaczęliśmy w 2006 roku przywracać przeszłość, wielokulturową przeszłość naszej społeczności. W Murowanej Goślinie przed wojną mieszkała społeczność żydowska, niemiecka i polska. I mieszkańcy 70 lat nie wiedzieli o tym, że był cmentarz żydowski, że był cmentarz ewangelicki. I z młodymi ludźmi, którzy słyszeli różne historie od swoich dziadków, pradziadków, stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. I rozpoczęliśmy od zbierania różnych historii. Dzieciaki chodziły do domów starszych ludzi, mieszkańców Murowanej Goślin, zbierały te historie. I udało się w 2008 roku stworzyć dwa miejsca pamięci na byłym cmentarzu żydowskim i ewangelickim, które dzisiaj są takim symbolem namacalnym tego, że Murowana Goślina miała taką tkankę wielokulturową, że po kamieniach tych samych stąpali ludzie różnych wyznań, różni, inni od tej większości, która była wtedy w tym mieście. I to rozpoczęło nasze takie działanie aktywne na rzecz akceptacji i tolerancji innych, różnych od nas, od większości. Zaczęliśmy nawiązać współpracę z przedstawicielami społeczności żydowskiej, z młodymi ludźmi z innych krajów, z Izraela, z Gruzji, Armenii, Malty. Rok temu udało nam się stworzyć Międzykulturową Akademię Otwartości od potrzeb do marzeń, gdzie młodzi ludzie z czterech krajów poznawali siebie wzajemnie, swoje kultury, swoje także lęki, obawy o to, jak się żyje dzisiaj w XXI wieku, co jest ważne dla młodych ludzi. Budowaliśmy tablicę potrzeb i marzeń, każdy wykreował swoją przestrzeń, którą można do dziś dnia przed szkołą, w której pracuje gimnazjum numer 1, oglądać i wokół tej przestrzeni młodzież zawiesiła hamaki, więc dzisiaj te hamaki nam towarzyszą z moją klasą. W czasie przerwy wchodzimy, żeby odpocząć i sobie tam pobyć. Więc ta przestrzeń działania od tej lokalnej ojczyzny rozszerzyła się po projekty dotyczące różnorodności z innymi krajami i próbujemy budować zrozumienie, akceptację tego, co jest różne i inne. I tak to próbuję robić przez cały czas. Nagroda za naprawienie świata jest jeszcze bardziej takim wołaniem mnie, żebym nie spoczął na laurach i żebym nie traktował tego, co się już udało zrobić z młodzieżą, tych zmian, które widzę, zaszły w młodych ludziach, bo mam z nimi kontakt przez cały czas. Młodzież mnie odwiedza, ale także mamy kontakt internetowy. Żebym nie spoczął w miejscu i żeby ta zmiana w jednym miejscu nie spowodowała mojego myślenia, że jest dobrze, że się dobrze czuję, bo coś mi się udało zrobić. Zwłaszcza kiedy razem z uczniami, z młodymi ludźmi patrzymy na to, co się dzieje wokół imigrantów, uchodźców, którzy niestety nie otrzymują wsparcia, które jest w tym momencie im potrzebne, jako ludziom, którzy są pozbawieni swoich domów, którzy są nierozumiani. Więc to mnie zmusza do tego, żebym działał, żebym wymyślał razem z młodzieżą takie inicjatywy, które będą angażowały nie tylko ludzi młodych, którzy są świadomi tej potrzeby bycia otwartym na innego, i zwłaszcza teraz, żeby pomagać tym najbardziej potrzebującym, ale przede wszystkim, żeby też otwierały ich rodziców, ich dziadków,
bo tutaj widzę, że jest problem, więc nagroda za naprawienie świata jest dla mnie takim imperatywem wewnętrznym, który przykładam na działania zewnętrzne, żeby jeszcze bardziej działać na rzecz drugiego człowieka, tego innego, zwłaszcza na rzecz uchodźcy, który jest obok tutaj. Ale na przyszłość chciałbym też spróbować naprawić środowisko nauczycielskie. Mam kilka pomysłów, żeby zaangażować nie tylko nauczycieli własnej szkoły, ale także szkół innych do takiego projektu, który wypracowuje narzędzia antydyskryminacyjne i równościowe w polskiej szkole, nie tylko tej z małej miejscowości, ale także z wielkiego miasta, jakim jest Poznań. Brakuje narzędzi antydyskryminacyjnych, narzędzi równościowych, które mogłyby być wykorzystywane na różnych lekcjach.